No, witajcie ponownie. Słowę się rzekło, jesteśmy u Honora. Honor z nowymi Magicami. Fajnie mi się facet komponował. Normalnie tylko 6 tokenów. Zaczynamy od Magica 6 Pro. Jeżeli chodzi o specyfikację, to was odsyłam na NGSMA. Z rzeczy ważnych, aparat 180 megapikseli, bateria czemowo-karbonowa drugiej generacji 5600, czyli całkiem duża, wytrzymałe szkło, no i oczywiście topowy Snapdragon 8 trzeciej generacji. Potrójny aparacik stoi, jak widzicie, Honor się mocno chwali 100% zoomem. Snapdragon 8 trzeciej generacji. Potrójny aparacik stoi, jak widzicie, Honor się mocno chwali 100% zoomem. Z przodu też jest dosyć duża pastylka, no ale to dlatego, że on może śledzić chociażby ruch oczu, to pokazywali, co można samochodem nawet tym sterować, coś takiego. Witam wszystkich, którzy dołączają po kolei, dzięki za prezenty. Zagięty wyświetlacz, co ważne, jeszcze Honor bardzo mocno się chwalił super jasnością tego ekranu. Trochę jedną ręką mi to słabo wychodzi, nie, no jest na maksa teraz włączony, bo chciałem go jeszcze podkręcić. No, fajnie to wygląda. Ciężko powiedzieć, bo jest tam fajnie, no musiałbym wyjść na powietrze, ale sam go jeszcze podkręcić. No, fajnie to wygląda. Ciężko powiedzieć, bo jest tam fajnie, no musiałbym wyjść na powietrze, ale sami rozumiecie, chyba raczej to nie wyjdzie w tej chwili. No okej, Magic OS, czyli to też jest posiadaczem Honora dobrze znana nakładka. Czy ja ją lubię, powiem wam tak, nie mam zdania, ale jak sami widzicie, ci, którzy mają iPhony, no to znajomo coś tu wygląda, nie? Ale nie, oczywiście nie ma mowy o kopiowaniu. O, tutaj się właśnie chwalę tym śledzeniem oczu. Natomiast trochę mnie zastanawia, dlaczego nikt nie wraca do skanu tęczówki oka, która też jest równie unikalna jak paluch. Kiedyś to było w Samsungu i szybko od tego doszło, widocznie może się nie sprawdzało. Magic V2. Ten jest z kolei najsmutniejszym składanym smartfonem na rynku. No rzeczywiście jest szczuplutki. Nadal jest chyba jednak trochę grubszy od smartfona takiego tradycyjnego, chociaż wiecie co, tu podali, że ma 9,9 mm, czyli w zasadzie jak niektóre takie ciutkie, mniej szczupłe smartfony. No tutaj też jest ta silikonowo-karbonowa bateria, ale pierwszej generacji, 5000, czyli całkiem sporo jak na składaka. Fałdka oczywiście na ekranie musi być w składaku. Skubany jest lekki, no tu musicie uwierzyć na słowo. Jest mega fajnie wyważony, doskonale ten telefon leży w dłoni, naprawdę. Bardzo fajne takie wrażenie, nawet kiedy go trzymamy rozłożonego, ktoś tu światłem się bawi, to no jest wygodny w trzymaniu, ale myślę, że to... Czy posiada drugą przestrzeń? Myślę, że chyba tak, musiałbym sprawdzić, spróbujemy ją może znaleźć. Myślę, że chyba trzeba je poszukać w ustawieniach. Jeżeli nie ma drugiej przestrzeni, to zapewne ma klonowanie aplikacji. Kurczę, teraz nie znajdę, wiesz co, wybacz mi, ale spróbuję to sprawdzić i ewentualnie gdzieś tam w kolejnym wejściu spróbuję podpowiedzieć. Bo tak na szybko to mi tu do głowy nie przychodzi. Chyba, że w Tulsach jeszcze znajdziemy. Patrzę. Nie ma. Mirror Service. O, aha, dobra. To nie to, co pomyślałem. W każdym razie nie sprawdzę teraz tak na szybko, czy ma drugą przestrzeń, ale na obiecuję, która to tam ustali. Fajne case'y, popatrzcie. Chyba można je bardzo mocno skustomizować, bo nie wiem, czy to są unikalne obrazki nanoszone, czy po prostu takie gotowe wzory do zamówienia, ale jest ich więcej. Fajnie, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Jeżeli chodzi o składaczki. Dobra, spróbujemy przejść dalej, może do kolejnego Magica. Co my tu, moi drodzy, mamy? Aha, Magica Lite. Magica 6 Lite, no niebawem będzie recenzja u nas. Ale mogę sobie, o, popatrzeć, jak wygląda pomarańczowy. No pomarańczowy wygląda sztosowo, wyróżnia się i rzuca w oczy. Wiecie, co to jest fajne, jak na przykład nosicie telefon w torebce, bo od razu go znajdziecie, bo się wam rzuci w oko. A przy tym obudowa się nie brudzi.
więc jest praktyczna na co dzień. Laptop MagicBook. Wróćmy o tym, czym tu się chwalę. Dobra, no ja nie jestem laptopowcem, więc tu się nie będę specjalnie rozwodzić, wybaczcie. Cześć. Znowu te case'y, czyli widać, że oni... Więc tu się nie będę specjalnie rozwodzić, wybaczcie. Cześć. Znowu te case'y, czyli widać, że oni tutaj mocno jakby lansują te wzory. Zobaczymy, co mają dalej. Znowu Magic 6 Pro, ale w innym kolorze. O, ten jest śliczniutki. Popatrzcie, jak ładnie jest to urocze, co? No i w ogóle kolor jest fajny, bo taki jest nieoczywisty, taki lekki seledynek. Próbuję się dopatrzeć, czy mi się wydaje, to chyba kwestia światła. Ta ramka nie jest złota, ona jest taka raczej czysto srebrna. No i tu mamy znane już Magic V2 w wersji Porsche, ale zobaczcie, nie dadzą do rączki. Oj, nie. No cóż, smuteczek troszeczkę. Jeżeli chodzi o informacje techniczne odnośnie Magiców, to tak jak mówię, odsyłam was na NGSMA, bo premiera tych telefonów była wczoraj. Też tutaj w Barcelonie, natomiast no niestety nie byłem na niej, bo w tym czasie byłem na premierze. Takim wzorem i przekłoczeniem. Tak, słabo to widać akurat w tej chwili, bo tutaj jest takie światło, no dość dyskretne, powiedziałbym. Po prostu, no bo to ma robić bajer, a nie być do fotografowania dla mediów, tak? Także wiadomo. Dobra, ja się przemieszczę. Ale zdaje się, że zaliczyliśmy już chyba wszystkie punkty tego stoiska. Tutaj pani bardzo krzyczy. Idziemy od niej, bo ja nie lubię, jak na mnie się krzyczy. No, oczywiście nie żartuję, ona co nie krzyczała na mnie, tylko oprowadza gości po stoisku. No tak, wszędzie mamy Magic 6 Pro. Zielonego już wam pokazałem, próbuję się doszukać, ale nie. Z tego co widzę, to mamy dwa warianty, ten smutno-szary i ten uroczo-zielony. A tu pokazują, że prawda się nie tłucze. Że się nie rysuje. No okej, okay. W każdym razie no, mocno się chwalę tym szkłem najwyraźniej. Musi być faktycznie mocne. Nie wiem, może pozwolę mi sprawdzić, jak coś mam Magica na testy, zobaczymy. No i dobra, to chyba będziemy kończyć wizytę u Honora i polecimy dalej właśnie może do ZTE, zobaczymy, co oni pokazują. Także stay tuned, do zobaczenia u ZTE.